Alright, zaczęliśmy przy okazji ostatniego filmu taki temat pod tytułem Nienawidzę Imagera. Co jest w ogóle dość idiotyczne, jak weźmie się ten statement at face value. Natomiast chciałem przytoczyć taką historię, która przytrafiła mi się, jak zaczynałem jako inżynier miksu kilka lat temu. Gościu się nazywał Adam. Robił całkiem fajne, kurde, elektro, coś między elektro a dubstepami. Dostałem zlecenie na master i zacząłem dłubać. Zacząłem dłubać, wyławiać jakieś częstotliwości, robić kompresję. I w pewnym momencie oczywiście skorzystałem sobie z Ozone Imagera. Jeżeli nie wiecie, czym jest Ozone Imager, Ozone Imager jest wtyczką midside'ową, służącą do tak naprawdę poszerzania, nie tylko do poszerzania pola stereofonicznego, ale i również jest dość przydatny w samej tak naprawdę analizie pola stereofonicznego. To jest lek, bas, który jest w leku, wisi na ścianie. Fun fact, lek jest piosenką mojego ziomala / klienta SLS-a. Dajcie mi lek! Dajcie mi lek! Okej, więc brzmi to w taki sposób. I teraz tak, ja na taki przykładowy kawałek wrzuciłem, żeby po prostu Ozone Imager i zacząłem robić to, co robi większość ludzi, pod tytułem dół do oporu w dół, środek gdzieś tam spoko, high mids, delikatnie w górę i oczywiście band numer 4 na pizdę do góry. I teraz co się stało? Wrócił do mnie z powrotem klient i mówi do mnie: stary, tam się dzieją jakieś dziwne rzeczy w stereo. W sensie syntezator mi lewo-prawo, tak jak nie wcześniej. I przy okazji jest tam sporo jakichś sybilantów, jakichś nieprzyjemnych, dziwnych dźwięków, których po prostu nie chcę. I taką samą sytuację miałem niejednokrotnie w sytuacji, gdzie robiłem car test ze swoimi masterami pod tytułem: mam master, który mi zajebiście brzmi na słuchawkach, natomiast nagle w samochodzie, gdzieś gdzie mam trochę inne wolne pole, coś dziwnego dzieje się z górą. Jest dużo więcej sybilantów niż miałem i teraz oczywiście sytuacja wygląda dokładnie tak samo, jest wszystko na pizdę, jeb do góry, tak? Na zajęciach nagle okazało się, że tak naprawdę to, co robi Imager, to dzieli całe środowisko na 4 bandy i operuje tylko tak naprawdę głośnością midside, czyli to jest dokładnie to, co zrobilibyśmy sobie, dla przykładu skorzystam oczywiście z mojego ulubionego Ozona, wchodzimy sobie w tryb midside, tak naprawdę dzielimy sobie to na tak, 4 bandy, tak jak tutaj, mamy to na pizdę do góry, to troszeczkę do góry, to na zero, a to w chuj w dół. To jest mniej więcej ten curve, który osiągamy tutaj. I teraz powiedz mi, czy ten curve ma sens, jak na niego patrz. W sensie to nawet nie jest curve, to po prostu jest prosta linia idąca do góry. Już wam tłumaczę, na czym polegają ograniczenia związane z korzystaniem z Imagera. To, co my jesteśmy w stanie zrobić na każdym z bandów w Ozone, jesteśmy w stanie, na przykład, chcemy podbić górę, super, ale podbijając górę, podbijamy jakąś częstotliwość, której nie chcemy. Czyli znajdujemy sobie tą częstotliwość, możemy sobie zrobić to na przykładzie tego. Powiedzmy, że ta trójka mi się nie podoba tutaj. Ale całą resztę delikatnym backsandalem uderzam sobie, powiedzmy, 1,5 decybela do góry, tak? To samo na dole. Podobają mi się gdzieś tam całe te okolice low-midowe, natomiast w tym szerokim paśmie jest jedno wąskie, jedno takie szumiące, dysonujące 603 Hz. Ściągam sobie w dół. Oglądam sobie dokładnie pod mikroskopem, co jest na sejdzie w moim basie. Ok. Do tego mogę sobie jeszcze obrobić środeczek oddzielny. Koszmarna pustka psuje mi łeb. Rzuć na mnie chory tej jazdy, dajcie mi lek. Te okolice dwójki marginalnie do dołu. To
jest to. Za wiele szkód, za duży luz. Koszmarna pustka psuje mi łeb. Rzuć na mnie urok. Dajcie mi lek. Delikatne ruchy, wyważone, spokojne versus to. Dajcie mi lek. Postradałem te zmysły dla mnie. Yeah. I dwa na tylko. Zdecydowanie więcej dzieje się tu w górze, ale to nie są ruchy, które jestem w stanie zaplanować. Ja nie wiem, na etapie tak naprawdę masteringu nie jestem w stanie stwierdzić, czy później na innym odsłuchu, przy innej referencji, nie wyłoni mi się coś tutaj, w tych okolicach, co mi się nie podoba. Poza tym ja nie do końca jestem przekonany do wtyczek, które traktują pełną skalę cyfrową w odniesieniu minus 100, plus 100. Bo co to znaczy plus 100? Ja wiem, że ja podbijam backsandalem górę od 3800 na 1,6 dB, ale ja nie wiem, co to znaczy 100% i minus 100%. Better yet, na stronie producenta, którego oczywiście szanuję i kocham, bo jest to mój ulubiony izotopik, ale nie ma nic napisanego o skali, więc ja nie do końca jestem w stanie effectively mono. Okej, okay. Positive values widens the output of the band. Tak, ale w jakim zakresie? Effectively mono, wiemy co to znaczy. To znaczy, że zdjęcie czegoś do minus 100 da nam sygnał mono, ale to jest dokładnie to samo, co zrobilibyśmy tutaj. Tylko teraz pytanie, czy jeżeli po bandach krańcowych pojedziemy sobie minus 100, czy stanie się flat high pass, czy stanie się back sandal albo analog shelf. Tak, powiedzmy coś takiego. Czy to będzie to? Czy to będzie to? Kontrola. To jest ten powód, dla którego nie ufam imagerowi. Nie mam kontroli. Ja nie wiem, co tam się dzieje. Nie widzę tego. Co prawda mam to słyszeć, tak? Ale no tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o rozmaite systemy, czasami warto jest zadbać o coś, co jest delikatne, chirurgiczne i nie nabawi nas o zawał serca, jak będziemy odsłuchiwać czegoś na innych odsłuchach w samochodzie albo gdziekolwiek indziej. A to były moje 3 grosze dotyczące Ozona i Majera. Zachęcam do obejrzenia poprzedniego filmiku, w którym jest kilka jeszcze ciekawszych rzeczy związanych z Midside'em. A ja tymczasem udaję się pouprawiać jakiś sport, bo siedzę w domu, nagrywam traki i mi odpierdala. Pa! Ja pierdolę.